który lada moment rzuci krążek. Ja tylko przypomnę, powiemy, ta tercja właśnie się rozpoczęła. Na lewym skrzydle. I właśnie Robert Arag oddający pierwszy strzał groźnie pod bramką Patryka Spysznego. No i minutę, 2 sekundy potrzebowali Torunianie na to, aby wynik otworzyć. Chyba Jegor Szkodienko, zawodnikiem, który z pozycji numer, przepraszam, Michał Szabanow przeciwko Krakowi, kiedy tych kar Sanoczanie złapali tylko 3, teraz groźnie pod bramką obronę rywala i gdzieś tam z najbliższej odległości pokonać Spysznego. Teraz jeszcze Zieliński wyekspediował krążek, źle zgasił to wszystko Florczak i teraz mamy 2-0, a Szabanow strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Doskonale wykorzystany ten błąd Bartosza Florczaka przez Michała Szabanowa. Teraz jeszcze błąd w defensywie po raz kolejny. Huchdan, ciągle krążek przed bramką Sanoczan. I mamy bramkę na 3-0. Asystentem Huchdanpa, nie jestem pewien kto ostatecznie strzelcem, czy był to... Po raz kolejny Szabanow, krążek we własnej strefie. Biały z prawej strony, słychać było dźwięk bramki, ale to raczej... I spodu natomiast mamy jeszcze odpowiedź ze strony Sanoka, Aleksi Hamalainen, czekając na to podanie od bodajże Marcina Białego. Nie, przepraszam, jest bramka Hamalainena. Jedna Hamalainena, ale tercji jeszcze próba wsparcia, ale będziemy mieli akcję sam na sam. Marcin Biały, były hokeista Stoczniowca Gdańsk, nie poradził sobie i teraz Taminen po długim rogu. Po raz kolejny hokeiści z Tortoru. Olszewski oddaje krążek Zającowi, broni Spyszny, ale bodajże Limmie. Sanoczanie z kontrą, udało się przedrzeć Konradowi Filipkowi. I strzela swoją 4. bramkę w tym sezonie. Młodzieżowiec STS-u z 42. numerem na plecach strzelił bramkę także po kontrze w meczu z GKS-em Katowice. Przez Rąpałę. I Sanoczanie przechodzą do własnego ataku i mamy groźną sytuację. Sawicki jeszcze z dobitką, jeszcze jedna próba i mamy jeszcze dobitkę. Na lewą stronę. Rodionow, jest Lima, ładne rozegranie, koronkowa akcja i niebezpiecznie pod bramką Spysznego i krążek chyba w bramce. Sędzia wskazuje, że mamy 4-2. Nie umiem Państwu powiedzieć, bowiem kotłowało się pod bramką czeskiego bramkarza, kto ostatecznie ten krążek wepchnął. Go nie opanował. I teraz Sanoczanie w odpowiedzi. Torunianie i oni jeszcze raz będą starali się postraszyć. Sanoczan i bracia Kalinowscy podwyższają wynik na 5-2. Kamil Kalinowski do Michała Kalinowskiego. I po raz drugi w tym spotkaniu przewaga 3-bramkowa na rzeczy drużyny gości. I rozpoczynamy. Torunianie, mamy jeszcze jeden, czy widziała jak odrabianie 3-bramkowej straty i przechodzą do ataku. Sanoczanie groźnie przed bramką Meda. Wciąż gospodarze. Jest krążek przed bramką Konrada Meldera. I mamy kolejny sygnał do odrabiania strat. A więc Hentonen strzelcem bramki numer 3 dla gospodarzy. Korczocha na drugą stronę, niebezpiecznie, jeszcze zwrócony krążek Korczosze i mamy 6-3. Świetnie rozegrali to wszystko Torunianie. Nie spieszyli się, rozklepali sobie obronę przeciwnika jak trzeba. Na podanie teraz za bramki właśnie wypatrzony Finn i mamy 7-3. Modelowo rozgrywają dzisiaj
te przewagi Torunianie. Bramka, która strzelona zostaje. Jeszcze raz Hugdanpa. Hugdanpa teraz sobie próbował wrzutką. Jeszcze krążek przed bramką drużyny z Sanoka i mamy 8-3. I jeszcze minutę kary, którą będzie musiał Konrad Filipek za Radosława Sawickiego odsiedzieć. Wenker, ale to Sanoczanie mają swoją okazję i teraz strzał z backhandu. Skuteczność na poziomie 92%. Szabanow teraz znakomicie wypatrzył Roberta Araka. Jarak znakomicie, ależ to przymierzył Estończyk. Fantastycznie zachował się center, który z inklinacjami do gry na lewym skrzydle. Także Kozłow, Kogut oraz Kamil Kalinowski właśnie przy krążku. Szafer i to także młody hokeista z Torunia. Strzela bramkę, która daje wynik dwucyfrowy drużynie KH Energii. Jeszcze daje zagrać wszystkim możliwym hokeistom Jussi Tupamaki, a tymczasem mamy sam na sam. Udaje się jeszcze oddać strzał po tym wygranym wznowieniu, ale mecz kończy się i nie chcąc się pastwić nad drużyną gospodarzy, powiem tylko tyle. Mecze w Sanoku pomiędzy Ciarko STS-em a KH Energą Toruń kończy się, wygrywają goście.